Siema wszystkim z tej strony, Gauss, witam was w kolejnym odcinku z Shadowa i dzisiaj, tak jak obiecałem, kończymy tą metalię, żeby mieć już ją skończoną, ten czwarty set zebrać, żeby to wszystko już było skończone. No i co? No dzisiaj jesteśmy w Nurn, zbieramy secik, strzelam, że jeżeli chodzi o ten znaczek, no to coś związanego z wężami, z trucizną? Nie wiem, zobaczymy. Z tego co widziałem, większość orków zapewne ma zatrutą broń. Więc będzie fajnie. Ja, szczerze powiedziawszy, tego setu wcześniej nie robiłem. Nie wiem, z czym to się je, ale zaraz zobaczymy. Dobra, a pierwszy nasz przeciwnik to marnotrawca. No dobra, no to jedziemy na pana marnotrawcę. Ty, on wygląda jak Zoguś V2, tylko trochę brzydszy, bo Zoguś miał lepsze rękawice, lepszą ogólnie zbroję, ale maskę miał identyczną. Dobra, panie marnotrawca. Dobra, panie marnotrawca, pokaż pan, co tam masz pan w środku. Cześć, no, światło standardowo, egzekucje standardowo, strzały, kurwa, wszystko. Ale na mróz nie jesteś odporny z tego, co widzę, tak? Nawet mam dobry set dobrany, bo założyłem ten z Seregost. Dobra, to jest spoko. A, i masz lęk przed karagorami. Spoko, spoko, spoko. I od razu nożem we mnie rzucasz. Ja pierdzielę, całe życie mi ściągnął na nożu. To za menda. To za podłałajza. Są gdzieś tu karagory, żeby je móc przyzwać? O, że ta gra tak mega ułatwia ogólnie walkę z nimi. Zapomniałem, on jest odporny, ale jego koledzy już nie. Ty! Zapomniałem, że przyjdzie za strzały w głowę. Ha! Ładuję sobie teraz atak. Super, ale te karagory będą walczyły po mojej stronie? Świetnie. One go zagryzą praktycznie. I on jest oszołomiony, więc od wszystkiego powinien... A, dobra, nie dostaje jednego od wszystkiego. Obrażeń. Czemu, ej, czemu mu oszołomienie minęło? Powinien mieć cały czas to oszołomienie. O Jezu, nie wejdę tędy. Ale dałem dupy, dobra, oszołomienie mu wróciło. No zostaw mnie! Ej, jak stoję na tym! Na murku! Trzymam się, on nie może mnie dobić. Dobre. No co, szybkie przywracanie życia. Kolega niech się bije z karagorami praktycznie. Wjazd szybki mu na gębę. Dobicie. Pięknie. No i co? Egzekucja mu nie siądzie, ale dostać jakieś baty może ode mnie chyba, nie? Bo te karagory mogły jego atakować, niekoniecznie mnie. I praktycznie tą całą walkę można przeskakiwać, nie? Tak, już go zaatakował, już jest oszołomiony. Ty, a czy na oszołomieniu wejdzie mu ten? Kurwa, oczywiście musiałem karagora trafić. Byłbym chory, gdybym trafił poprawną postać. No i... O, lipka. Up. Sorry, stary, ale... Ooo, szybki jest. No niby od zamrożenia dostajesz, ale ja nie mogę nic zamrażającego użyć. To jest najlepsze perki na lodowej broni, nie zadają obrażeń od lodowych ataków, nie? Tylko sprawiają, że na przykład przeciwnicy wokół uciekają. Piękne. Ale zaczęły mu na oszołomieniu w końcu ataki wchodzić. Gdzie jest git? Więc jest git. Dobra. Niech go jeszcze tam karagor po dziubie, o ile jest. Jest. Świetnie. To nie weszło jednak. Wiem na to, że karagor cię złamie. Dobra, złamał go. Ja bym już dobił tego karagora. Dziękuję. No i co? Strzał w głowę. Będzie szybka dobitka? Dziękujemy. Ho, ho, ho. Pierwszy przeciwnik pokonany. Co dostaniemy po nim? Dostałem... Oczywiście rzecz, której najbardziej nie chciałem dostać na start, czyli ten kryształ. On tam praktycznie się chyba nie będzie wizerunkowo różnił. Pokaż to. No nie, no po prostu jest zielony. Dobra, czyli jedziemy dalej. Ej, ogólnie muszę przyznać, że ten cały Liszaj wygląda kozacko. On ma zbroję mroku, mój też grozy. Z tego co widzę, ale jest piratem. I te zielone elementy zbroi zajebiście się komponują, nie? Ej, on naprawdę kozak wygląda, nie? Ty tu masz? Jeszcze masz sztylety, żebym pamiętał. Noże masz i tak to więcej nic. Masz bandę jeszcze dzikusów, dzitmenów. Przepraszam, jakichś dzikusów, włóczników, dzitmenów. A na co godzinę jesteś nieodporny? Odporny jesteś oczywiście standardowo na strzały, na ogień, na truciznę. Na zimno jest odporny. O, o, o. Karagory wprowadzają go we wściekłość. Kurczę, jeszcze walczymy w tym lesie, gdzie są karagory. Ropiciel? Ale wrażliwy jesteś zajebiście na światło. I masz tylko jedną wskazówkę? Serio, egzekucje go tylko biją? Oj, 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 będzie ciekawie. Ja bym zaczął od razu tak. Dziękuję. No co, jedziemy z kolegą. Mam nadzieję, że zatrucie mu... Nie, nie wprowadza go we wściekłość. Dobra, ja się muszę najpierw pozbyć jego pionasów. Oczywiście musiał mi pasek od spowolnienia czasu zejść. No i pamiętamy to, że ja gram praktycznie na najwyższym poziomie trudności, czyli automatu dostaje zwiększone obrażenia. Oczywiście on... Ty, jak on się upiera, żeby walić tymi łapkami. Ej, w ogóle muszę wam się przyznać, zacząłem grać w Brotato. Sobie testuję. Zajebiście się w to gra. Szczerze, strasznie mega wciąga. Jak macie te parę groszy, weźcie sobie, kupcie, ona tam chyba 16 zł czy coś kosztuje ta gra. Ale naprawdę jest zajebista. Dobra, no to co? Kolega praktycznie do dobicia. Wow! Ej, ale bez takich kolego, co? Ja rozumiem wszystko. Szczerze, że w tym odcinku i tak pójdzie mi lepiej niż w poprzednim, ale mogę się mylić. Dobra. Ty, ja zapominam przecież cały czas o tym ataku. Patrz, ja mogę w niego ciupać i ciupać.
On jest cały czas oszołomiony praktycznie. I tam jeszcze egzekucje, nie? Wchodziły. Go pasek sobie naładować. Będzie git. I jep. Dziękuję. Praktycznie na maksa od razu naładowanie dostajesz. Ty, dawaj go. Ha, egzekucją. Jezu. Jak ona się w finezji nie porusza. Ach, te elfki. Są takie gorące. Zresztą praktycznie jak się pozbędzie tych jego przydupasów, on ci nie trafi, to praktycznie możesz jedną kombinacją ciupać cały czas po czole, nie? I masz za free, jak to się mówi, secik jeszcze. No i kolega poleciał. Mamy kolejnego. Pan Liszaj upadł, a my chyba ostrza z niego dostaniemy. Tak, ja bym sobie sprawdził od razu te ostrza, bo może są lepsze od moich, które są teraz. Dobra, ty tam stój w pułapce, a my sobie sprawdzimy w tym czasie ostrza. Ty, to są te. Ty, one są fajne, zielone takie. I ten metal ma taką lekką zieloną poświatę, znaczy nie poświatę, tylko taką barwę takiego, jakby ktoś farbką tutaj przytarje. Tego aż tak mocno nie widać, ale fajnie to wygląda. Wezmę je sobie. A co one w ogóle dają? Dobywasz 15 punktów mocy, gdy wróg zostaje zatruty. Ej, zajebiste to jest. Zabójstwo w walce wręcz przeciwko oślepionym wrogom powoduje trującą eksplozję. Ej, zajebiste. To jest prawie jak w Brotato. Nie, ostatnio składałem sobie bit pod Elementala, dlatego mogę tyle nawiązać do Brotato. Dobra, ej, idziemy na tego czarnowiąza. On naprawdę dojebanie wygląda jako Olok, ale mogę się przeliczyć i jednak tak fajnie nie będzie wyglądał, bo te zbroje z zielonym nie zawsze fajnie wyglądają. Jak mają te elementy blaszane, one fajnie wyglądają, ale jak są takie szmaciane elementy, nie wiem, czemu one tyle brązu w sobie mają. Nie, on praktycznie, patrzcie, ten pas ma tylko zielony. Tak, to resztę ma w brązie, ej! No i tutaj te elementy jeszcze takie można pod zielony podpiąć, nie? Pokaż gębę. No co, maska jak u Zogusia. Jakiś pasek mu w gębę w ogóle wchodzi. No jakiś zajebisty to ty nie jesteś. Może komuś się spodoba, mi się osobiście nie podoba, ale... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Będę miał chociaż fajny przedmiot z niego. Czarnowiąz. Szczerze, czarnowiąza jeszcze w grze nie miałem. Tych z dodatku z Ertaliel z Seregost miałem, ale tutaj w Nurn, tych zieloniutkich, mniej. Standardowo. O, na światło jest odporny, ale na strzały nie jest odporny. Aaaa, determinacja. Na co jesteś nieodporny? O, miękka głowa. No to stary. Pyk, 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 pyk. Ej, to jest tak proste, jeszcze mu w plecy strzelają cały czas. Pyk, 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 pyk. I zawaloszka! Hoho! Zwycięstwo, kurwa! Uhuhu! I było? Krzyż spod parafii zajebać? I dobra, ale tu liczę na jakąś fajną zieloną pelerynkę. Żeby nie było zdziwienia, że to jest jakiś pomarańcz. Wolałbym zieloną. Dondorodondondondondom, pyk! Zielona jest. Ej, świetnie to wygląda. Odzyskujesz maksymalny poziom życia po udanym zabójstwie z ukrycia. Ej, to jest dojebiste. To jest zajebiste. Dojebiste, co ja mówię? To jest zajebiste. Średnio to wygląda i się komponuje, ale... Ty, ja mam jedną rzecz. Ja mam pytanie, nie? Czemu jedno ostrze się zmieniło, a drugie nie? To jest ciekawe. Dobra, tu był jakiś koleś jeszcze, nie? Tak, cofniemy się po tego i tych dwóch później sobie zgarniemy. I teraz mamy pana Gleb. Co? Karmiciel Gleby? Spoko, jakiś dzikus. Ty! Ej, czekaj. Czy kolega ma... Ty, on ma identyczny hełm do ziomba. Ja! Tylko nie wiem, że to będzie tak samo dojebany ork jak ziomb. Bo ten ziomb, jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, gdzie robiłem te rzeczy z Ertalie związane, ten secik w Seregost, no troszkę mi trudności sprawił, tak? Jeszcze dla ciekawskich ogólnie, ta cała seria z Nazgulem, która wejdzie, ta roleplayowa, tak, bo ktoś mnie zapytał, czy to będę wrzucał na YouTube'a. Tak, to jest seria przygotowana pod YouTube'a. Ona będzie akurat tutaj w Nurn nagrywana. Przeze mnie. Dobra, panie karmicielu Gleby, pora na ciebie. Jak mu nos wystawał z tego... wycięcia w masce. Czemu oni wszyscy są pod światło i to światło na nich nie pada i nawet im fajnego zdjęcia nie można zrobić? Ani miniaturki. Aaaa! Dobra. O kurczaczki. Podpalenie i trucizna wprawia go we wściekłość. O, jeszcze grubą skórę ma. Ty, ale ma wyczerpanie. O, nieodporny na ataki z ukrycia. No to kurwa, krótka piłka. Panie. Dobra, niech sobie mnie szuka. Jest git. Trochę za daleko odszedł, ale mam nadzieję, że to siądzie. I pół życia? A nawet nie pół. Nie, ale jest oszołomiony od razu. No to wyjeżdżamy. Kurwa, podpaliłem go. Ty, ale nie ten. Nie dostał żadnego buffa. Myślałem, że rozścieczenie mu wjedzie. Teraz mu pewnie wjedzie. Ty, nie wjechało mu rozścieczenie. Dobra, rozścieczył się, bo się sam podpalił. Dobra, weź ich sobie pozabijaj, stary.
A my to zrobimy inaczej. Tam w ogóle jakiś koleś za mną wszedł na górę. A już mnie tam dawno nie było. Szybkie leczonko. Czy on mnie widzi? To jest pytanie. Tak, on mnie widzi. On wie, gdzie ja jestem. Dobra. Zróbmy to inaczej. Zakradnijmy się do niego. Dobra, znowu oszołomiony. No to szybki atak z ukrycia i kolegi nie ma. I co? No prawie nie ma kolegi. Nie, dobra. To ty, kolego, do ziomba, karmicielu gleby się nie umywasz. Ziomb był tak przekozacki, chociaż miał miękką głowę, ale był mocny. Dobra, mamy zbroję. Zobaczmy tą zbroję. Te punkty praktycznie to mi lecą. Ja tylko jak coś tą serię robię, żeby zebrać te sety. Nie skupiam się na tym, żeby ją przejść, jakby coś, ten dodatek, bo już sobie sam go prywatnie przeszedłem, gdyby ktoś miał takie pytanie. Może kiedyś na waszą prośbę to oczywiście sobie przejść. Dobra, no wygląda to zacnie, a co to daje? 40% szans na całkowite napełnienie paska mocy po trafieniu z wroga. Ty, to jest taki kurwa bieda, raczej bieda, to jest taki ułatwiający strasznie grę set. 40% szans na całkowite napełnienie paska mocy? Chodzi oczywiście o pasek mocy, nie pasek gniewu, nie ten niebieski, tylko ten czerwony, gdyby ktoś nie wiedział. Dobra, a ja już wiem, czemu nie mamy jeszcze zielonego drugiego ostrza, bo to jest sztylet. Dobra, nieważne. Zajebałem się ja. Ale strasznie mi się to gryzie, jak patrzę na jej plecy. Dobra, pustkowie. I kto jeszcze został? Słonoziem. Ty, a mogę tam podróżować szybciej? Świetnie, mogę. Ale ten słonoziem chyba będzie bliżej. Dobra, jeden i drugi ma taką samą odległość. Dobra, obrońcę sobie zostawimy na koniec. Bierzemy pana Jidmana. Ojej. O ile to jest Jidman, jak nie kusznik? Bo Jidmana już chyba mieliśmy. Tak, on był pierwszy. Widzę, że tutaj się ogólnie w tym podejściu stał... Znaczy, wydarzył się taki duży recykling ogólnie modeli. Fajnie, że mu jakieś te gnatki wyskakują ze skóry, ma takie powbijane. Ostrzone, ale te maski to jest taki recykling i te kaptury. Straszny. To już tak, jakby się komuś nie chciało wymyślać wyglądu do tych orków, nie? Bo ci w Seregost fajnie dość wyglądali. Tak samo ci, mówcie mi, w Sirith Ungol. Z tym żółtym motywem. Oni też kozacko wyglądali. Ty, a ty nie masz za dużej tej bandy, kuźwa, kuszników? Stary, nawet nie sprawdziłem, na co jesteś nieodporny, ale dobra, sprawiłem, że uciekną. Chciałbym wiedzieć, na co jesteś nieodporny, stary. I tu ciekawie, kolega nie ma oszołomienia, ranią go egzekucje, rani go światło i ranią go ataki z ukrycia. Ty odporności jakoś mega dużo nie masz. Fajnie nawet wyglądasz, jak jeżeli komuś się podoba, no to pewnie jak dłużej się gra, to ci poleci taki ork w klasycznej grze. Masz większe prawdopodobieństwo oczywiście, jeżeli masz orka, z którego możesz sobie dropić kolorowych orków, nie? To wtedy jeszcze lepiej jest. Świetnie, żeberko. Ty, jakiś mega mocny i wytrzymały to ty nie jesteś. A egzekucją? Egzekucją siadał. Ty, mam kolejny pasek, pa to! Rzeczywiście, dostałem obrażenia, miałem te 40% szansy, od razu mi wjechał. Pa! Znowu! Toś ten set jest przekozacki. Ja powinienem zacząć od gościa, który miał ten, naprawdę tą zbrójkę i na nim się skupić, jak będziecie sobie przychodzić ten dodatek na najwyższym poziomie. Idźcie tutaj, do Nurn, weźcie sobie ten set i praktycznie wy macie ukończoną grę bez problemu. To odnawianie paska gniewu to jest przegięta opcja. Taki perk, on jest za mocny. Widzieliście, ja dostawałem w plecy od kusznika i mi się praktycznie pasek gniewu na maksa ładował. Dobra, pora na ostatniego orka tego odcinka. Pan pustkowie. Panie pustkowie, pokaż się pan. Ty, no tu kolega, fajnie wyglądasz, fajnie z tym hełmem się komponuje. Wiem, że któryś z was na Discordzie zbiera sobie ogólnie cały fort, bo pisał. Cały fort takich typowych Uruk-hai. Fajny pomysł jest i fajnie jakby ci się udało wydropić tych Uruk-hai z tymi hełmami. Oni zajebiście wyglądają. Dobra, panie pustkowie, pokaż się pan. Borgu pustkowie. 5, 2, 3, 3. Spoko. A na co ty jesteś odporny? Na ogień nie jesteś odporny. I... O, ja cię pierdzielę, jaki ty jest słaby ork, wrażliwy na egzekucję. No dobra. Ej, łuku sobie nie sprawdziliśmy, to zaraz sobie też sprawdzimy łuk po tym. Cały secik oczywiście zobaczymy, jak się komponuje. Ale to za chwilę. Muszę najpierw tutaj kolegę ubić. Ty, ja mam w ogóle piątkę naładowaną. Dawaj to. Jedziemy. Pyk, pyk, pyk. Czy ty jesteś odporny na światło? Chyba tak. Nie wiem, co to było, ale nie siadło. Ty, co jest? Ej, nie mogę w ogóle wykonać tego. Cia? Nie mogłem w ogóle tego błysku wykonać na piątce. Patrz. Teraz mogę, nie? Ale przed chwilą w ogóle mnie siadał. Ty nie jest odporny na światło. Dawaj, panie. Anoćku. Pięknie zadałeś mi obrażenia, prawie całe życie mi zjechałeś. O nie, 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 tak się nie będziemy, kolego, bawić. No to szybka egzekucją.
No i ty jesteś przestraszony wręcz. Chyba, ej, halo, co tu się wydarzyło? On nie miał być ten niewrażliwy na egzekucję czy coś? Wrażliwy na egzekucję. I to w wrażliwościach ma. A wyczerpanie mu skakuje. Ale to jest ukryty, ej! To jest ukryta pułapka! Spoko! To nawet fajnie na sam koniec. Dobra. Nie mogę dać się zaatakować. Chociaż jakbym dał się zaatakować niekoniecznie jemu, jakiemuś pionasowi, to bym sobie naładował pasek, ale już mam naładowany. Czy teraz jak cię zaatakuje, to ci... No wy... Przecież! O, czyli... Potwierdzone, jeżeli mają na coś słabość i damy im pod to odporność, bądź też rozcieczenie, są dwa razy skuteczniejsi. Wow, ty, dobra, oszołomienie wjechało? No to pięknie, kolegę dobijamy. Dostosował się! Pięknie. Ty, czy pan Olok teraz się dopiero szczaiłem, nie miał determinacji? Ja go chyba tak rozstrzelałem, że mu determinacja nie siadła. Teraz mi się w ogóle przypomniał, zabijając pustkowie. Halo! Wow. A, to rozumiem, to jest z tego ostatniego seta, dobra. To sobie zaraz też zobaczymy. Ja chyba wszystkich elementów nie mam, bo ostatni element dostaje się za pokonanie Nazguli, z tego co pamiętam, ale sobie zaraz zobaczymy. Dobra, patrzmy na ten ekwipunek. Łuku nie patrzyliśmy i sztyletu nie patrzyliśmy. To w pierwszej kolejności łuk. One się wyglądowo jakoś różnią? Nie. Dobra, a sztylet oprócz tego, że jest zielony. Po zabiciu kapitana z ukrycia odzyskujesz wszystkie punkty życia, a pasek mocy zostaje napełniony. Ty... Ale nie jest to nadal pasek gniewu, dobra. Daję to. I dostaliśmy tą zbrójkę. Ona jest seta, który możemy później nosić. Poczekajcie. Tak. Dwa przedmioty zapewne dostajemy. Fabułki jeszcze, ale zobaczmy te przedmioty, które są jeszcze. Ja zaraz sobie włączę ten dzisiejszy set, ale chcę zobaczyć, jak to wygląda. Tak, to wygląda jak ten set do Ertaliel, który możecie założyć jako skórkę praktycznie. On jest zielonkawy. Nieraz na artach podczas ładowania się ekranu występuje. Dobra, ale nasz dzisiejszy secik zakładamy. I zobaczymy, jak to się komponuje ogólnie w świecie. Bo jestem ciekawy. Fajnie te zielone kryształy wyglądają. Może bardziej w świetle stanę. O. No fajnie to wygląda. Fajnie te kryształki wyglądają oczywiście. Tu na ręce też pewnie ma. Gdzie ja jadę w ogóle? Buty, wszystko zielone. Trochę przypomina mi... Ubiór elfów z leśnej puszczy. Taki lekki vibik legolasowy jest. Ale to tak, kto lubi. No, nie jestem fanem zielonego. Fajnie to wygląda, ale nie mój styl. Dobra, moi drodzy. Ja kończę ten odcinek i kończymy wątek Ertaliel. Nie będziemy już zdobywać na tych dwóch przedmiotów, żeby skończyć ostatni set, bo to praktycznie jest set skórkowy, więc nie ma sensu. Ja zebrałem wszystkie sety. Oczywiście gierka była ogrywana na najwyższym poziomie trudności. Czyli dodatek był ogrywany na najwyższym poziomie trudności. Jeżeli wam się to podobało, zostawcie lajka, komentarz, suba. Ja wracam do was niedługo z nowymi materiałami. Widzimy się teraz w środę, bo to jest poniedziałkowy odcinek. Także zapraszam was do Shadowa w środę. A we wtorek, może też czwartek, zapewne może pojawić się materiał z innej gry. Ja spadam, na razie, cześć. Pum!